przed nami rajd Akropol, bardzo trudna runda, mieszana. Pierwszy dzień rozgrywany jest na nawierzchni asfaltowej, a drugi na szutrowej. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić opony, na których jeszcze nie jeździłem. Różne twardości. Producent podaje, w jakich temperaturach te wartości są ok. Natomiast no, mamy cztery możliwości, cztery mieszanki i dobrze jest sprawdzić, wiedzieć, poczuć się dobrze na tej oponie, bo również każdy kierowca ma swoje predyspozycje. Pierwszy raz startuję w rajdzie, gdzie mamy nawierzchnię mieszaną. Jest to duże wyzwanie nie tylko dla mnie, nie tylko dla pilota, ale również dla całej ekipy technicznej, która musi w zasadzie po pierwszym dniu całkowicie przebudować samochód, przełożyć całe zawieszenie, pojedziemy na innych hamulcach, oczywiście na innych oponach. Tutaj sprawdzamy opony asfaltowe. W Grecji będziemy już testować samochodem Ford Fiesta R5, czyli tym, którym wystartujemy. Ale i na nawierzchni asfaltowej, i na nawierzchni szutrowej. Mamy dwa rajdy w jednym. Kończy się pierwszy dzień rajdu w sobotę. W niedzielę zaczynamy nowy rajd na nowej nawierzchni, czyli trzeba sobie troszkę w głowie poprzestawiać, mówiąc tak trochę kolokwialnie, zmienić całkowicie podejście. Jest inna technika jazdy na nawierzchni szutrowej, diametralnie inna przyczepność. No jestem sam ciekaw, jak to będzie wyglądać, bo nigdy czegoś takiego nie doznałem w zasadzie nie umiem się już doczekać. To jest coś, co powoduje, sama myśl powoduje już trochę podwyższone tętno.